Your word is mine, won't take you right. Just show your face, broad daylight. I'm telling you all how I feel. Gonna get your mind, don't you dare. Jump on, jump on, get on me, all right. I'm kidding you, on count three. Just show your stuff, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, and to me this will do. I'm a friend, you have seen nothing. There's a way to Cześć, z tej strony Chłopcy z 2000, a dzisiaj dla Was zestaw z serii LEGO Ultra Agent, który pochodzi z roku 2014, a nazywa się Pościg Kładem. Cena katalogowa tego zestawu to było 39,99, a aktualnie zestaw chodzi za 220 zł i 22 grosze. Od razu widać podział tych złych i tych dobrych. No i przyjrzymy się najpierw pojazdowi tych dobrych. Wyczepmy sobie tego naszego agenta. No i tutaj co widzimy? Jest to dosyć wysoki pojazd, ten nasz skład. No i z tyłu ma łańcuch. A bardziej to linę, którą może coś przyciągnąć. Może pojazd się zamienić na motorówkę. No i dosyć ciekawie w tym miejscu to zrobili. Są tutaj shootery, które strzelają. No i od razu też mogą być broniami dla naszego głównego agenta. Figurka w tym może i siedzieć, i stać. I jest to taki sposób zbudowane, że po prostu jedna opona jest podwyższona. Teraz się przyjrzymy tym naszym beczułkom, które ten nas zły kradnie. No i w środku mamy beczułki z kwasem. I ten nasz główny złoczyńca, czyli Adam Acid, został wynajęty przez Toxicitę, żeby ukradł po prostu te próbki. Tak więc co? Przyjrzymy się naszym teraz mini figurkom. Od razu widać, kto jest tym złym, a kto jest tym dobrym. I zacznijmy sobie od Maxa Burnsa. Shooter, jak wcześniej pokazywałem, że strzelają. No i ma taki garnitur. Tutaj łańcuszek sobie idzie przez nogawkę. No i tyle. No i jeszcze tutaj ma symbol, kartę z ultraagentami. Najciekawszą tutaj zdecydowanie w tym zestawie jest przeciwnik minifigurką. Minifigurką w tym zestawie jest przeciwnik, czyli Adam Acid. Jest uzbrojony w taką strzelbę. No i widać, że został przeżarty takim kwasem. Połowa jego twarzy jest jeszcze takiej zwykłej figurki, a już druga połowa przeżarta takim kwasem. No i tutaj też bluza jest wypalona w tym miejscu, jak i z drugiej strony. Jeszcze ma tutaj przewieszone bomby z prawdopodobnie kwasem. Tak więc co? Podsumujmy.
podsumowując, zestaw jest fajny. I nie mam żadnych do niego zastrzeżeń. Więc co? Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!